Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z prezentacją albumu. Tydzień temu robiliśmy sobie właśnie jedno takie rozwiązanie, jedną taką stronę do, do tego właśnie albumu i obiecałem Wam, że za tydzień spotkamy się z prezentacją y, tego właśnie albumu i jak obiecałem, tak właśnie pojawiam się. Y, na początek, może powiem na jakiej kolekcji pracowałem podczas wykonywania tego albumu. To już jest taka starsza kolekcja od Craft O'Clock. To jest ta kolekcja Witaj Chłopczyku. Ta niebieska, ja jak tą kolekcję zobaczyłem, to od razu sobie pomyślałem, że no musi być z tego album. Pomimo tego, że rozrobiłem z tego dość spory album, bo wyszedł taki grubasek, robiłem z tej, z tej kolekcji jeszcze metryczkę, robiłem jeszcze z tej kolekcji. Kartkę na chrzest, kartkę na roczek i popatrzcie, ile jeszcze mi tutaj tych wszystkich papierów, tego wszystkiego zostało. Jakby się dobrze spiąć, to jeszcze jakiś mini album i jeszcze dużo, dużo kartek na pewno by z tej kolekcji powstało. Także kolekcja jest bardzo, bardzo, bardzo wydajna. Mój album znajduje się oczywiście standardowo w pudełku. Tutaj jest takie okienko. Otwiera się wieczkę, z taką tutaj kokardką ze wstążki satynowej. Tutaj jest taka wstążeczka, dzięki której możemy wyjąć album. To sobie odłożę. Album wykonany jest na bazie z eko tej warsztatowej do samodzielnego złożenia. Ja tutaj nie, post nie postanowiłem nie zmieniać ani bazy tutaj koloru, ani, ani płótna. Wszystko zostało w takim, w takim kolorze jak jak właśnie cały ten ta baza warsztatowa z tyłu jest podpis, że to ja wykonałem ten album tutaj grzbiet jest gładziutki, natomiast tutaj przód na okładce, staramy się wykonać taką bardzo, bardzo prostą, bardzo skromną okładkę wykorzystałem kartę do, tam jest chyba taki, taki blok z tymi mm, kartami do, yy, chyba, do Project Live albo, albo do Art Journalingu, żur coś takiego. I tutaj właśnie jest taki, taki napis: Mały odkrywca. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. <śmiech> yy, I tutaj jeszcze wyciąłem wykronikiem takie kółeczka. Z taką łódeczką, taki, taka żaglówka, samolot, balon. Tu jest taki misiaczek z taką żyrafą, dwie kropelki i to co ja lubię tutaj, właśnie przynajmniej jeden akcent takiego guziczka w takim dziecięcym pro, projekcie, bo on. guziczki dodają takiej właśnie dziecięcego charakteru pracą. Album składa się z, z sześciu kart w każdej karcie jest mata na zdjęcie album pomieści zdjęcia o wymiarze 9 na 13 zresztą prawie w każdym miejscu jest oznakowanie pieczątką którą można, którą ja kupiłem w laserowelowe więc Tutaj dodatkowo jeszcze jest zrobiona dziurka, dziurka jest obklejona takimi tymi papierowymi kółeczkami z Exxona i to ma dodatkowo wzmocnić i wstążeczkę, żeby można było lepiej tą kartę wyciągnąć i w każdej właśnie tutaj karcie znajduje się taka, taka mata, mata na zdjęcia. Przejdźmy sobie teraz do prezentacji albumu, ja sobie tylko wstanę i zobaczę, czy, czy wy go tutaj w całości fajnie będziecie widzieć. Dobra, jest. I tutaj na pierwszej stronie okładkowej to jest taka kieszeń dolna. Ja tutaj nie postanowiłem w tym albumie nie układać własnych kompozycji, ponieważ album jest tak przepięknie, boże nie, album, przepraszam, kolekcja jest tak przepięknie stworzona, takie pierwsze piękne grafiki, że postanowiłem jakoś te grafiki. Wyeksponować tutaj, i, i niech one już tutaj robią swoją robotę. I tutaj jest taka kieszeń dolna, w której znajdują się trzy maty na zdjęcia. Oczywiście mogą, tych zdjęć tutaj się zmieści dużo więcej. I tutaj jest właśnie też do tej kolekcji była taka karta z taką metryczką. Więc ja zrobiłem taką książeczkę tutaj na dwa zdjęcia. Tutaj jest obklejona, zresztą tutaj też można zdjęcie przykleić spokojnie. A tutaj jest taka właśnie metryczka do. Do uzupełnienia, i y, tutaj jeszcze y, takimi napisami uzupełniłem y, cały ten album. I tutaj jest y, Witaj, maleństwo. Tutaj obok, na tej drugiej stronie, jest taka strona y, klapkowa, która zamyka, y, zamyka też taka mini książeczka. I tutaj też wykorzystałem tą kartę do art journalingu. Kochany chłopczyk, i tutaj też się otwiera. Spokojnie mogą się zmieścić. Tutaj dodatkowo jeszcze do tej kolekcji dołożone są takie karty oznakowane, każdy miesiąc z życia dziecka i tutaj można sobie jakieś ważne wydarzenia zaznaczyć z tyłu można sobie właśnie coś zapisać no osoba, która sobie posiądzie we władanie taki album, no albo stykarz skorzysta, albo je gdzieś tam odłoży to już będzie zależało od niej i tutaj Otwierają się dwie klapeczki. Ja delikatnie przesunę, żeby było widać. Tu jest miejsce na zdjęcie, tu jest miejsce na zdjęcie, i tu jest też jeszcze taka mini książeczka, też, też na zdjęcie. I to się zamyka. Zamykamy te klapeczki. Tutaj jest zamknięcie zrobione z takich dwóch narożników, a tą kartę wsuwamy tutaj, tutaj pod spód, ponieważ no tutaj już jest taka piękna grafika, że już na pewno nie chciałem. Tutaj nic już dodawać. Idziemy dalej. Kolejne dwie strony. Tutaj jest ta strona, którą żeśmy sobie tydzień temu wspólnie podczas filmiku wykonywali. To jest właśnie ta klapka z rameczką. Nie mam tu teraz takiego, bo nie, nie włożyłem tutaj maty, bo nie chciałem zasłaniać tej pięknej grafiki. Coś by tutaj, może wezmę kawałek. To jest, będzie za szerokie, ale widzicie, tu jest y, rameczka. Rameczka jest y, z szybką z folii, słodki królewicz. Y, tutaj ta ramka jest na klapce. Klapka się otwiera, i tutaj mamy też dwie maty na zdjęcia. Dodatkowo ta karta z drugim miesiącem życia, i tutaj jest też taka mini książeczka, i to wszystko się zamyka tutaj na. Na wskazóweczkę. Kolejna strona obok to jest zwykły belly band. Tutaj, też do ozdobienia belibandu, wykorzystałem tą kartę z napisem Słodki Skarb. Pod belly bandem oczywiście, trzy maty na zdjęcia. I karta z trzecim miesiącem. Można sobie coś. Coś zapisać, coś zanotować, zaznaczyć. Kolejna strona to jest taka, tutaj na wskazóweczkę zamyka się taka klapeczka. Na klapeczce jest napis ważne chwile, też pięknie, piękna grafika wykorzystana. Tutaj do góry się otwiera jest mata na, na zdjęcie. I tutaj są pod, pod taką klapeczką yy, są dwie maty, dwie przyborze yy, kieszenie. Jedna głębsza, w której znajdują się trzy maty na zdjęcia. I tutaj jest mniejsza kieszeń, do której można schować poziome zdjęcia. I tutaj jest karta z czwartym miesiącem, którą sobie też można fajnie wykorzystać i coś. Zaznaczyć obok na stronie jest oczywiście znajduje się wodospad ukryty, który pomieści też kilka zdjęć. Pod wodospadem jest karta z piątym miesiącem dziecka. To wszystko zamykane jest na magnes. Tu jest zamknięcie zrobione z folii na takie kółeczko i to wszystko się tutaj fajnie zamyka i napis Jesteś naszym cudem. Środek albumu to standardowo osoby, które śledzą mój kanał od jakiegoś czasu bardzo lubię w swoich albumach umieszczać strony bliźniacze, a w szczególności w dziecięcych, ponieważ jedną stronę poświęcamy dla mamy, drugą dla taty i tak jest tutaj też w tym yy, przypadku 50% mamy 50% taty. Tutaj są kieszenie takie głębsze, w których znajdują się maty na zdjęcia, i tu jest szósty miesiąc, i tutaj jest kolejna strona, też maty na zdjęcia, i jest siódmy miesiąc. I tutaj dodatkowo na tych kieszeniach jeszcze zrobiłem takie. Zawiązywane na wstążeczkę. Mini, y, mini książeczki. O, i tutaj też dodatkowo można. Jak przesunę, można zmieścić, y, zmieścić y, zdjęcia. Fajne rozwiązanie, tak jak wcześniej wspomniałem. Rozwiązanie ze zdjęciami y, z mamą. Bo, bo na pewno dziecko takie, y, takie zdjęcia posiada i na pewno też ma z samym tatą. Nawet jak rodzice wychodzą na spacer, y, czasem no, nie udaje się razem wychodzić na spacer. Idzie, idzie y, jedno z rodziców, więc jakieś takie zdjęcia na pewno fajnie w takich stronach umieścić. Idziemy dalej. Kolejna strona to jest taka strona, która przeze mnie jest nazywana rozkładóweczką. Tutaj rozkładóweczka zamykana jest na, taki, na, taką, na taką kopertkę. Tutaj w tej kopercie jest zrobiona taka, tak jak tu widzicie, kieszonka, w której umieszczona jest karta z ósmym miesiącem. Tutaj zamknięcie, bo chodziło mi o to, żeby zrobić zamknięcie. Zamknięcie jest na magnes, tak jak widzicie. Ale nie chciałem tu żadnej karty przyklejać, więc stwierdziłem, że wykonam taką kopertkę. Zresztą kopertka też jest tam, w którychś arkuszach jest do wykorzystania, więc ja wykorzystałem. I postanowiłem, że, można, że pokażę też, że można fajnie wykorzystać rzepy jako zamknięcia, zamknięcia do albumów, i tak właśnie też zrobiłem w tym, w tym, przy, w tym, w tym albumie. I tutaj można sobie jakieś elementy, elementy schować, jakieś pamiątki. A nasza rozkładóweczka otwiera się w tą stronę, w tą, w tą i w tą. I tutaj już nie przyklejałem nic. Tu może będzie jakiś właśc właściciel albumu sobie zażyczy yy, jakiś yy, odwrotnie pewnie to będzie tak. Yy, jakieś Jakie zdjęcie, i tutaj napis, słodkie sznów, kochanie, pasował mi tu napis, nie wiedziałem jak go umieścić, więc postanowiłem, że go umieszczę tutaj właśnie tak z boku. Na kolejnej stronie jest bardzo proste rozwiązanie do albumu, czyli zwykła narożna kieszeń z napisem zawsze ra razem. Tutaj jest też, są trzy maty, są trzy maty na zdjęcia. Jest Karta z dziewiątym miesiącem. Kolejne, mm, kolejna strona jest to strona, w której też jest taka głębsza, yy, głębsza kieszeń, w której znajdują się trzy maty na zdjęcia. Natomiast na kieszeni też można wyko wykonać, wy wykorzystać miejsce na kieszeni i też zrobić mniejszą kieszeń, gdzie na przykład wsuniemy też jakieś maty na zdjęcia bądź jakieś yy, pamiątki, które, które dziecko ma. I tutaj jest też karta z dziesiątym z dziesiątym miesiącem. Obok na stronie jest taka strona, też takie zamknięcie podobne jak wcześniej było przy wodospadzie. Też jest takie kółeczko zamontowane na takim paseczku z folii I tutaj natomiast otwierają się, otwiera się klapka w dwie strony. O! I tutaj jest przygotowane miejsce na zdjęcie. I tutaj dodatkowo jest jeszcze taka kieszeń boczna. W której też znajdują się maty, maty na zdjęcia i karta z miesiącem 11. I to się też wszystko zamyka na no, magnes. Tutaj też jest kółeczko z taką grafiką e, dziecięcą i napis Mała Kruszynka. Przedostatnia strona to jest też taka strona e, klapkowa, bo tutaj są o, dwie takie klapki otwierające się i do góry. I na dół. Tutaj jest mini książeczka, i to wszystko zamykamy. Klapki zamykane są tak, jak tutaj widzicie. Zamykane są na wskazóweczkę. Natomiast tutaj na klapce jest też wykonana taka książeczka, która się tutaj otwiera, i też można schować zdjęcia. Książeczkę zawiązujemy na wstążeczkę. O. A tutaj na przodzie, na tej książeczce, wykonałem też taką kieszonkę, żeby taką kartę z 12 miesiąca można było tutaj, tutaj schować. I tutaj też jest taka grafika, nasz synek. I tutaj jest ostatnia. Yy, ostatnia strona yy, w albumie yy, to jest taka strona, w której ja yy, od samego początku, odkąd robię albumy, umieszczam taką kopertę na płytę CD, yy, ponieważ no, yy, nie wszystkie yy, zdjęcia yy, mamy możliwość właśnie tutaj schowania w umieszczenia w albumie, więc niektóre zostają takie które nie wywołane i można sobie tutaj taką płytę CD schować płyty CD pomału odchodzą do lamusa, więc ja też przygotowałem takie miejsce, że można tutaj przywiązać pendrive'a bo teraz na pendrive'ie jest dużo rzeczy przechowywanych natomiast taką kieszeń można wykorzystać też na jakieś zdjęcia, które tutaj świetnie, świetnie się zmieszczą i, i też będą fajnie, fajnie wyglądały o widzę, że są za świeże kropelki Troszkę je, troszkę je splaszczyło, ale to nawet dodaje takiego fajnego uroku. Dobra, więc tak prezentowałby się, yy, tak prezentowałby się album. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy dzień i za poświęcenie czasu swojego na obejrzenie tego filmiku. Yy, Stałym widzom bardzo serdecznie dziękuję za to, że ze mną są, za to, że mnie wspierają, oglądają, komentują, wciskają yy, kciuka do góry. Nowych widzów. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was również do mojego Facebooka, Instagrama. Linki znajdziecie w opisie. Zapraszam Was również na mojego TikToka. Tam też wrzucam swoje prace, więc jak najbardziej możecie tam zaglądnąć i, i coś podpatrzeć. Także tak by się prezentowało. Mam jeszcze, y, mam jeszcze y, kolekcję taką samą, tylko że wersji dla dziewczynki, i też pewnie y, w niedługim czasie pojawi się u mnie na kanale y, prezentacja, właśnie z, z albumem z tej kolekcji. Ale to, y, to są tylko moje plany, które oczywiście, ze względu na jeszcze moją pracę zawodową, mogą ulec zmianie, bo no nie zawsze jestem w stanie wykonać to, co sobie Zaplanuję. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku.